Szanowny Boże, ksiądz Ryszard Halba, Państwa moim gościem jest pan sędzia Maciej Zaborowski, pan sędzia Trybunału Stanu. Witamy serdecznie, panie sędzio. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Panie sędzio, chciałbym zapytać, na czym polega Trybunał Stanu, żeby widzowie dowiedzieli się i czy kogoś za państwa, jak pan pracował jako sędzia Trybunału Stanu, czy kogoś z polityków postawili przed Trybunał Stanu? Trybunał Stanu tak naprawdę jest instytucją, która ma bardzo długie korzenie w Polsce, o czym się nie do końca mówi. Gdzieś datuje się, że to jest XVI wiek. Natomiast Trybunał Stanu znany pod tą nazwą to jest dwudziestolecie międzywojenne. To jest dwudziestolecie międzywojenne i Trybunał tak naprawdę w tym dwudziestoleciu orzekał raz. W sprawie ministra skarbu Czechowicza, to była taka słynna sprawa, ale nigdy nie zakończona, ponieważ ona została... Czyli nie było werdyktu. Tak, sprawa została zawieszona, a już kolejne sejmy, kolejne kadencje nigdy nie podjęły się. Powiem więcej, nawet w Polsce współczesnej były takie pomysły, żeby ten proces dalej kontynuować. Oczywiście byłoby to ciężkie z powodu tego, że główny oskarżony zmarł, więc tego procesu prowadzić oczywiście nie można. To w Rosji znane są przypadki, że prowadzi się procesy karne pomimo śmierci osoby, natomiast oczywiście w krajach cywilizowanych takie rzeczy nie są możliwe. Natomiast Trybunał Stanu, ten, który znamy, który funkcjonuje w Polsce, to jest 82 rok. Ustawa o Trybunale Stanu z 82 roku, on wraca do Polski, natomiast w oparciu o konstytucję, oczywiście współczesną, 97 roku, on nabiera kształt organu, jednego z najważniejszych organów w Polsce, organu, który ma sądzić najważniejszych urzędników państwowych. Czyli rozumiem, że prezydenta, premiera, Radę Ministrów, w ograniczonym zakresie posłów. I ta odpowiedzialność ma charakter jakby taki podwójny. Z jednej strony jest to odpowiedzialność polityczna, ale z drugiej strony jest to odpowiedzialność w pewnym zakresie też stricte karna. Trybunał, przed Trybunałem było postawionych stan oskarżenia w oparciu o tę ustawę z 82 roku 6 albo 7 osób, natomiast zostały w tak zwanej aferze alkoholowej skazane tylko dwie osoby. To mało kto pamięta już. Współcześnie Trybunał zajmował się w poprzedniej kadencji, kiedy także miałem zaszczyt być członkiem tego organu honorowego, co warto podkreślić, bo członkowie Trybunału Stanu nie zarabiają, tylko i wyłącznie kiedy Trybunał orzeka, pobierają tak zwaną dietę na podstawowe podobnie wydatki. Podobnie jak posłowie. Tak jest. No, przy czym posłowie też mogą być posłami zawodowymi, prawda, i niezawodowymi. Tutaj takiej możliwości nie ma. I Trybunał zajmował się jedną sprawą, natomiast ona została umorzona z powodu przedawnienia. Bardzo ciekawe, jeszcze do tego przedawnienia nie doszło celowo, natomiast w tym zakresie już Trybunał nie wypowiadał się, stwierdził, że do tego przedawnienia doszło, w związku z czym orzekać nie można było. Czyli powiedzmy, ktoś zgłasza do Trybunału Stanu daną osobę i wtedy Trybunał Stanu decyduje, czy ma, jaki wyrok ma być, tak? Tak, mniej więcej procedura jest taka, że musi się zebrać co do zasady grupa posłów, następnie musi to przejść przez komisję sejmową, a finalnie decyduje o tym Zgromadzenie Narodowe, tak? Czyli razem obradujący Sejm i Senat łącznie, czyli Zgromadzenie Narodowe, o postawieniu musi podjąć uchwałę bodajże 2/3 głosów, czyli bardzo wysoki ten próg jest postawiony, prawda? Tak, czyli bardzo trudno jest. Bardzo trudno jest skierować ten wniosek do Trybunału, czyli taki akt oskarżenia. I to chyba z tego też wynika fakt, że tych spraw nie ma za dużo. No, z jednej strony należy się cieszyć, ale z drugiej strony jest bardzo dużo postulatów prawników, którzy mówią, że ta ustawa powinna zostać zmieniona, bo nie do końca dobrze funkcjonuje. Dokładnie tak. Proszę zwrócić uwagę, że jest to ustawa z 82 roku. To był jeden z kolejnych tych takich wyłomów, nazwijmy to. Po przemianach. Tak, po przemianach, czy nawet w trakcie przemian. To miała być ta niejako odwilż. Natomiast niektórzy mówią, że Trybunał specjalnie został w pewien sposób w tej ustawie ubezwłasnowolniony i dlatego też nie do końca może sprawnie funkcjonować.
Zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o Trybunał. Tutaj też obowiązuje tak zwana zasada dyskontynuacji, to znaczy członkowie Trybunału są związani kadencją Sejmu. To znaczy, że jeżeli dana sprawa toczy się przed Trybunałem, to tak naprawdę będzie... Czyli jak kończy się kadencja Sejmu, to sprawa jest Sprawa może dalej się toczyć, natomiast... Musi nowy Sejm. Musi być nowy Sejm, musi być nowy skład Trybunału Stanu. Trybunał Stanu, członkowie Trybunału Stanu są wybierani na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Więc to jest długa i żmudna procedura. Pan poseł Budka powiedział, że gwarantuje Trybunał Stanu dla pana premiera i wicepremiera. No ale no, musi mieć też te pułapy. Też będzie musiał mieć... Realnie jest to praktycznie niemożliwe, bo 2/3 nie zbierze głosu. Realnie jest to bardzo trudne. Trybunał stał się takim niejako troszeczkę straszakiem używanym przez polityków do straszenia i do mówienia, że inni politycy, ich przeciwnicy poniosą odpowiedzialność. Natomiast w praktyce jest tutaj więcej PR-u niż takich realnych gruźb. Panie sędzio, już nieco wiemy o Trybunale Stanu. Teraz chciałbym zapytać o zamierzenia Komisji Europejskiej względem Polski, bo chcą uzależnić wypłaty dla naszego kraju od tak zwanego przestrzegania prawa. Wiemy, o co to chodzi, przestrzeganie prawa, między innymi stosowanie LGBT, aborcja na życzenie, być może, że nawet eutanazja, bo to nie wiemy, jak będzie. Czy pan mógłby to skomentować? Ale to już będę komentował jako adwokat, nie jako członek Trybunału Stanu, bo na co dzień jestem adwokatem. Powiem w ten sposób. Całe zagrożenie polega na tym, że nikt do końca nie wie, czym ta praworządność jest. Zwracam uwagę na to, że ona może być bardzo różnie definiowana i na tym polega to zagrożenie. Wyobraźmy sobie, odwróćmy sytuację, wyobraźmy sobie, że w Unii Europejskiej przewagę uzyskują ugrupowania prawicowe. Niech to będą prawicowe ugrupowania, nie lewicowe, jak jest teraz, a prawicowe. Niech to będzie, nie wiem, za 7 lat. No i ugrupowania prawicowe, nawet skrajnie prawicowe, mogłyby narzucić krajom, które... Chociażby pani Le Pen. Na przykład, tak? Mogłyby narzucić wartości, które są dla ludzi, którzy mają serce po prawej stronie, kluczowe. No, powiem tak, no, na tym polega właśnie to piękno Unii Europejskiej w różnorodności. Ja nie chcę oceniać, które wartości są lepsze, które gorsze, ale nie można narzucać ani ludziom, ani krajom wartości innych. A proszę też zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy Polska przystępowała do Unii Europejskiej, nie było definiowana praworządność w taki sposób, jak próbuje się to zrobić teraz. Więc... Czyli rozumiem, że to jest niezgodne z traktatami, tak? Ten temat oczywiście z punktu widzenia prawniczego jest bardzo, bardzo trudny i niejednoznaczny, bo znajdzie się duża grupa prawników, którzy powiedzą, że oczywiście jest zgodny i można go wywnioskować w oparciu o różnego rodzaju akty prawne, ale myślę, że też można śmiało postawić tezę, że w jakim stopniu jest to niezgodne na pewno z przepisami, które obowiązywały w ówczesnym czasie. Więc zagrożenie jest duże poprzez nowe definiowanie pewnych wartości, o których nie była mowa w momencie, kiedy Polska decydowała się na przystąpienie do Unii Europejskiej. No dlatego, jak wiemy z mediów, Polska i Węgry chcą zablokować, powiedzmy, sprawę budżetu. No i widzimy, Niemcy też już miękną, być może, że nie będą stawiać tych warunków. Nie oszukujmy się, w tej całej historii nie chodzi o wartości tak naprawdę, tylko to jest duża polityka, a w polityce gdzieś na końcu chodzi niestety, ale o pieniądze. Panie sędzio, ponieważ pan prowadzi też dużą kancelarię prawną, jest pan współwłaścicielem, proszę powiedzieć, jakie przypadki do was trafiają, bo dla nas też ważne są sprawy związane z, powiedzmy, sprawy rodzinne, z rozwodami, z adopcją dzieci i tak dalej. Jak to wygląda? Bo wiemy, że najczęściej w tych różnych rozwodach najczęściej cierpią dzieci. Czy udaje się w jakiś sposób, jeżeli powiedzmy są rozwody, żeby do jakiegoś porozumienia dojść? Jak to wygląda?
jeżeli Państwo macie takie przypadki rodzinne? My jako kancelaria zajmujemy się bardzo różnymi gałęziami prawa. Jest nas ponad 50 osób, więc jest to dosyć duża kancelaria, jeżeli chodzi o polskie warunki. I spraw rodzinnych mamy bardzo niedużo, bo to nie jest specyfika naszej działalności. Natomiast zahaczamy o nie bardzo często z racji tego, że zajmujemy się sprawami karnymi, między innymi sprawami karnymi. No i niestety jest tak, że te sprawy rodzinne, one generują bardzo dużo innych problemów, czy chociażby sprawy rozwodowe, małżonkowie jeszcze wtedy będący razem, niejako powodują nowe sprawy, czy wszczynają nowe sprawy, często sprawy karne, także związane z obrzydliwymi rzeczami, jak chociażby molestowanie seksualne dzieci, to często jest nieprawda. Często jest to nieprawda i te dzieci stają się... czy ofiarami. Może, tak, stają się ofiarami, są wykorzystywane. Oczywiście nigdy nie można tego bagatelizować, bo nie jesteśmy w stanie w 100% w stanie powiedzieć, że to są zawsze wymysły tych osób, natomiast faktycznie w dużej mierze tak jest. Sprawy, dlaczego, może powiem, dlaczego się tymi sprawami nie zajmujemy, w dużej mierze z prostej przyczyny. Tam jest więcej psychologii i więcej emocji niż prawa. To są bardzo trudne sprawy, wymagające naprawdę wyjątkowej wrażliwości. Niestety często mam takie wrażenie, że tej wrażliwości nie ma w sądach, a same strony nie zawsze też umieją spojrzeć na to z pewnym dystansem, rozstać się w spokoju, skupić się na opiece nad dzieckiem, a nie na sporach, znowu niestety często o pieniądze. Panie sędzie, cieszę się z obecności w studio. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moim Państwa gościem był pan sędzia Trybunału Konstytucyjnego, również adwokat. Stanu na szczęście tylko. Proszę? Trybunału Stanu na szczęście. Trybunału Stanu, pan Maciej, sędzia Maciej Zaborowski. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję.